Hej, siema wszystkim, z tej strony Albin. Dzisiaj gramy na mapie... Jaka to jest mapa? Mogę zobaczyć? Co? Chyba to jest... No dobra, przepływ przez sekwanę, tak to nazwijmy. Właśnie zauważyłem, że nie można używać C4, więc sobie zmienimy ogółem moją klasę, ponieważ ja lubię C4 i chciałem je tu wbić na tym meczu, ale to poczeka. Nie mów, że w drzewie się chowasz. Dobra, cicho, cicho. O kurde! Aj, plecy. Ale double kill na start jest, pięknie. Zmienię sobie tutaj broń na mojego kochanego technika z G53. Aczkolwiek, nie, dobra. G53 znaczy się. Dobra, jestem ogółem Albin, nie pamiętam czy się przedstawiłem, specjalnie dla fabryki klucz, o tak powiem. Tak zawsze mówimy, tak znowu powiem, boże, shotgun, nienawidzę shotgunów. Mam złe wspomnienia z Call of Duty Black Ops, którego sprzedałem i jestem z tego dumny. Dobra, lecimy. Nie obijamy się, bo przegramy. A jak na razie wygrywamy, a dołączyłem w połowie meczu i zrobiłem tylko 2 kille i 2 oddałem, więc jestem zerem dla naszego teamu. Jesteś sanitariuszem, ale blokujesz mi dupę. Znaczy blokujesz mi swoją dupą. Ktoś tam idzie do ciebie. Ktoś tam idzie. Dobra, 2 kile. Trzeci. Aj! Dobra. 510, czyli 5 kili. Więc mam nadzieję, że już mnie nie będziecie bić, że tak słabo gram. No znaczy słabo gram. To może nie mówi, że dobrze gram, ponieważ ja gram, mam przegrane nawet 10 chyba godzin w BF, a 3 nie mam przegranych. Więc możecie mówić co chcecie. Ogółem mam tylko back to karkam. Nie mam żadnego premium i jest mi z tym źle, ponieważ premium jest po prostu zawaliste, close quarters. Po prostu to jest tryb dla mnie, ponieważ ja grałem i gram w Call of Duty dość dużo. W MW3 i w MW2. Pogrywam sobie ogółem też Most Wanted, ale to rzadziej. Jeżeli chcecie ogółem jaki... O kurde... Dobra. To jest straszne, ponieważ oni siedzą w budynkach i po prostu ja nic nie mogę zrobić, nie mogę tam wbiec. Ale mam chyba na nich sposób. Tak zwany sposób na albinosa. Już tam to robię. Op, op, kicamy. O, ktoś tam jest. Are you kidding me? Ogółem strasznie często powiem wam, że robię dropshot, czyli strzelam i kładę się równocześnie, ale tutaj to nie wychodzi jak w Call of Duty. I strasznie padam, o kurde, trafię nie w głowę, yeah, fucking shotgun, jak ja to zawsze mówię. Dobra, szkoda, że nie mogę sobie porozmawiać z moimi teammate'ami, chociaż wątpię, że to Polacy. Jest jakiś ostry, 1984, więc to jest chyba Polak, z tego niku wynika przynajmniej. Ja tu widzę, że każdy opuścił ten środek i bardzo dobrze, ponieważ teraz Albin może przejść sobie... Jak niezauważony tygrys. Grenade, fucking bitches! Kurde, plecy. My bad. Sorry, że się nie odzywałem. My bad. Boże, bad chyba. Mój angielski wołał pan sobie do nieba. Ale tak to już jest w Polsce, że trudno się nauczyć języka angielskiego, kiedy nie ma kompetentnych nauczycieli. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Mam nadzieję, że tego mój nauczyciel nie oglądał. Nie będzie oglądał. Ale chociaż wątpię, żeby znalazł ten kanał. Aczkolwiek to jest comeback. Ja cały czas będę tutaj raszował. Nie przejmujcie się tym. Ale jak widzicie, nie mam wyboru, żeby coś killować. Boże święty. Dobra. Wiecie co? Ja mam pomysł, który da nam przewagę. I to bardzo dużo. Po pierwsze muszę rozjaśnić grę, ponieważ ja nic nie widzę. Jestem ślepy jak kura. Dobra, tyle powinno starczyć. Tak chcę wznowić. Dobra, mam nadzieję, że teraz was nie wali w oczy,
Ale naprawdę, BF ma to do siebie, że ja czasem ślepnę, kiedy gram w niego. Co nie jest miłym uczuciem, muszę wam powiedzieć, niestety. Nie gin, łap to! Nie, widziałem go, widziałem, ale niestety nie wykorzystałem sytuacji, która mi się nadarzyła. Mogłem ten komentarz, nie? Może live? No, live komentarz. Chociaż ja nie będę chyba teraz nazywał moich filmów komentarzem. Po prostu gram w grę i komentuję ją. Co to za broń? Co to była za broń, powiedzcie mi. Dostałem dwie asysty, a wpakowałem tyle kulek. Aha, spoko. Zmieniłem przez przypadek klasę. To się zdarza. To się zdarza, to się zdarza. Nie przejmuj się, Albin. Aj, czekajcie, nie pamiętam, czy coś mówi, czy to mówiłem, ale ja gram ogółem na PS3. Nawet ja się niedawno dopiero zjarzyłem, że gram na PS3. O, mi wskoczył! Widzieliście to? On spadł z góry i zabiłem dwóch. Jeszcze mogło tak kilku wyskoczyć. Nie pogardziłbym dobrym killem, chociaż pięciu już niby zabiłem. A, właśnie. Ten mecz ogółem rozegram do końca i cały wrzucę na YouTube'a. Nie wiem, czy w częściach, czy cały 30-minutowy lub 20, ponieważ no może nie będę musiał, nie będzie to aż tyle mnie kosztowało, ponieważ czekajcie, bo widzę tam kolesia, scumbag, skrada się, lecę na pomoc moje ziomki. Coś potrzebujecie? Nie, ty jesteś mówi ode mnie znacznie. Siema. Dobra, kolejny tutaj jesteś. Dobra, zamotałem się, ale jak wiecie, gram na PS3, więc nie zważajcie na moją nieruch. O Boże, patrzcie, to jest taka kampa i to jest porządna kampa, tylko nie taktyczne zagranie. To po prostu kampa, można powiedzieć. Rozumiem, gdyby to był, on bronił flag i tak dalej, ale on po prostu sobie siedzi, ponieważ on... No po prostu to jest łatwy sposób na kille, to trzeba przyznać, ale jak widzieliście, dla mnie też to jest łatwy sposób, ponieważ rushuję w jedno miejsce i po prostu mam kille, nie? Dobra, ty pierwszy idź, kolego. No idź, no idź. Co, chcesz z bazuki? Pum. Dobra. Widzę, że oni strzelają, więc... O, macie. Hitmarker, jak... O, dobra. Nie pomyślałem. A w ogóle muszę sobie ten pistolecik jakoś odblokować. I... No i to wszystko chyba. Muszę tylko ten pistolecik chcę. I ogółem te broni, które mam aktualnie, wystarczają mi. W Call of Duty mi już żadna nie wystarcza broń, w MW3 na przykład pragnę więcej broni. W MW2 trochę wystarcza, ponieważ dawno nie grałem w niego, znaczy dawno. Staram się grać cały czas, ale rzadziej gram niż kiedyś. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim graniu w BF-ie. Na Team Deathmatchu? To jest Team Deathmatch? Czekajcie, bo tu jest koleś. Na Team Deathmatch. Chodzi mi... Oczywiście... o Boże. Stary, ale się zamotał, tak jak ja. Nie chodzi mi, że Team Deathmatch... No po prostu... Drużyny walczące przeciwko sobie. Powiedzcie mi, czy tak ogółem na PC-cie też tak ludzie grają, czy to w ogóle... Tak się powinno grać, bo ja jestem wręcz przeciwny, że tak powinno się grać. No nie. Where is Compers? No raz, no ja teraz coś widzę. Sorry za tą ciszę znowu. Bo wiecie, bo ja taki trochę cichy jestem. O, wyczuwam kampera w środku. Patrzcie, no nie. Ja nie wiem, że wiedziałem, że nie zdążę przeładować, więc już nawet nie próbowałem. A, mogłem tam posiedzieć, mogłem Claymora wziąć, mogłem wziąć bazookę, mogłem wziąć RPGa, mogłem wszystko wziąć. Wow, granata za to. O, spoko, tam już nie ma go. Patrzcie, granatami by spadł. A nie. Ale słyszeliście jak szczeli. Granat, granat. Nie wiem, gdzie mam iść. Oh fuck! Tutaj mam iść. No, ja wiem, gdzie mam iść.
No, chodź, 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 no chodź. Dzięki za apteczkę. Ukoiłeś moje rany. Dobra, ja się tam nie wbijam. Kurde, ktoś mi fraga zabrał. Ja się tam wbiję, ale po prostu inną drogą. Bo jestem scumbag. O, spoko. Jestem scumbag. Fail. Jestem... Nie. Jak to mogę powiedzieć fajnie? Jestem po prostu słabym graczem. No i to jest najprawdziwsza prawda. Raz mi ktoś napisał, że w Koda bardzo dobrze gram, ale to po prostu co, trafiłem na nubki, nic więcej. Bo ja po prostu nie gram dobrze w Koda.